Hej widzowie, w dzisiejszym odcinku przedstawię Wam najlepsze momenty roku 2024, które bardzo utkwiły mi w pamięci. Już w filmie z marcowych poszukiwań głównym bohaterem była oleica krówka. Jest to gatunek trującego chrząszcza, który można obserwować w polskich lasach na wiosnę. Sama oleica jest to roślinożerna, ale wytwarza ona substancję nazywaną kantarydyną, która może być niebezpieczna dla człowieka. Sam pojedynczy chrząszcz nie jest niebezpieczny, ale gdy się zdenerwuje i wydzieli tę substancję, może ona na przykład podrażnić skórę. Oleica krówka często pojawia się w artykułach na wiosnę i zawsze chciałem znaleźć tego chrząszcza, a znalazłem go właściwie przypadkiem, ale bardzo się z tego cieszę. W filmie z majówki 2024 pojechałem do zamku w Chęcinach. Właściwie na sam zamek nie wchodziłem, ponieważ już tam byłem, ale skupiłem się głównie na łąkach otaczających zamek, gdyż tam żyją licznie pazie żeglarze i pazie królowej, czyli jedne z moich ulubionych polskich motyli. Paź żeglarz jest rzadszy od pazia królowej. Najchętniej wybiera on na swoje siedliska suche murawy, najczęściej na wzgórzach, porośnięte między innymi tarniną, która jest jego rośliną żywicielską. Duży rozmiar i ładne ubarwienie stawiają paź żeglarza w czołówce najfajniejszych motyli, jakie możecie spotkać w naszym kraju. Jest on jednym z czterech reprezentantów krajowych pazi, obok właśnie pazia królowej. Motyle te widywałem jeszcze w późniejszych porach roku, ale to właśnie pierwsze spotkanie w największej ilości wywarło na mnie największe wrażenie. Gorąco polecam udać się tam do zamku, szczególnie w maju i w czerwcu, kiedy lata pierwsze pokolenie pasia żeglarza, a również paś królowej. Jest on pospolitszy od żeglarza, jednak równie piękny. Go można już obserwować częściej w przydomowych ogródkach, gdzie jego żarłoczne gąsienice mogą odżywiać się na koprze lub marchwi. W tym samym filmie przedstawiłem Wam również moje pierwsze spotkanie z zieleńczykiem ostrężyńcem. Choć tak naprawdę jest to mały motyl, to jego zielone ubarwienie i fakt, że widzę go po raz pierwszy, a wszyscy o nim ciągle pisali, że jest dosyć pospolity, no to jednak jakaś tam satysfakcja z tego spotkania była. A las był również piękny, więc dobre wspomnienia na pewno z tego spotkania pozostaną. Właściwie to nie widziałem tylko jednego zieleńczyka, ale było ich tam naprawdę sporo. Najwyraźniej trafiłem na bardzo dobre stanowisko. Owady te preferują świetliste bory sosnowe z podszytem borówkowym, ponieważ właśnie na borówkach między innymi mogą odżywiać się ich gąsienice. Majówka była dla mnie bardzo obfita. Pojechałem również na górę Świętej Anny, gdzie udało mi się dostrzec czarne pszczoły. Byłem bardzo podjarany, gdy je zobaczyłem, ponieważ takie spotkanie zawsze było dla mnie czymś fascynującym. Czarne pszczoły nazywają się profesjonalnie zadrzechnie. Co ciekawe, w filmie z majówki powiedziałem i napisałem w sumie też, że nazywają się one zadeszchnie, a że nazywają się one no nieco inaczej, uświadomił mi dopiero film Wojtka z kanału Venomous Art, w którym on nagrywał właśnie czarne pszczoły. Jeszcze chwilę pozostaniemy na górze Świętej Anny, ponieważ tam udało mi się pierwszy raz w życiu dobrze zaobserwować padaleca. Padalec jest beznogą jaszczurką, nie mylić z wężem, ponieważ jeśli ktoś interesuje się troszkę polskimi gadami, to taki błąd mógłby być trochę przypałowy. Padalca tego złowiłem siatką. Słysząc szmer w krzakach, szybko zaatakowałem i wyciągnąłem oto takiego cudaczka. Sama akcja była naprawdę epicka. Oczywiście po wszystkim wrócił on tam, gdzie być powinien. Skaczemy do następnego filmu, gdzie głównymi bohaterkami były m.in. ważki z rozlewiska na Giszowcu. Tu na przykład żagnica ruda, która zasługuje na uznanie dzięki swojemu ogromnemu rozmiarowi, a również pięknym, jednym z najpiękniejszych zielonych oczu wśród ważek. W ogóle sorry, że ja tak trzymam ważki, no ale ich nagrywanie w naturze jest bardzo ciężkie z moim sprzętem. A tu już z kolejnego filmu, również z rozlewiska, zalotka większa. Bardzo mnie ucieszyła dlatego, że po pierwsze widzę ją pierwszy raz,
a po drugie jest ona objęta ścisłą ochroną w Polsce. A tu kolejny gatunek objęty ścisłą ochroną w Polsce, którego jak zobaczyłem, to mimo że tak naprawdę to jest niepozorny, zrobił na mnie tak ogromne wrażenie, że nie dowierzałem własnym oczom. Ponieważ jest to osadnik wielkooki, który jest bardzo rzadki w Polsce. Zdziwiłem się z tego spotkania, gdyż ten gatunek myślałem, że raczej stroni od sąsiedztwa takich miast jak Katowice i że będzie żył sobie w jakimś okolicznym lesie, no nie? Pierwszy raz w swoim życiu miałem również okazję tak blisko podejść żurawia i nie mogłem tego spotkania nie zaznaczyć na tej liście, ponieważ z pewnością na długo je zapamiętam. Jakbym miał lepszy sprzęt, to z pewnością lepiej bym to wszystko nagrał, no ale cóż, jestem tylko amatorem. I tak bardzo cieszę się, że udało się cokolwiek na tym filmie pokazać. Z polskich mokradeł przenosimy się do Zadaru, gdzie udało mi się spotkać ogromnego patyczaka. Byłem bardzo zdziwiony tym spotkaniem, gdyż nie wiedziałem, że aż tak olbrzymie patyczaki żyją na południu Europy, a takie kojarzyły mi się bardziej na przykład z dżunglami w Azji. Patyczaki takie jak ten są aktywne głównie w nocy, kiedy to żerują na roślinach z rodziny różowatych, często są znajdywane na leżynie. Gdy wyjeżdżałem z Zadaru, byłem bardzo usatysfakcjonowany, że udało mi się tam jeszcze spotkać szarańczę egipską. Co prawda ten osobnik nie miał jednej nogi, ale i tak zrobił na mnie największe wrażenie ze wszystkich spotkanych w Chorwacji szarańczy z prostego powodu. Był po prostu pierwszy. Zdziwiłem się, gdy coś wyskoczyło mi spod nóg, gdy właśnie wchodziłem do domku i patrzę, a tu taka ogromna szarańcza. No byłem pod ogromnym wrażeniem, ale jeszcze gdy ją wypuszczałem, poleciała ona niezwykle daleko, co jeszcze bardziej utrwaliło mi ją w pamięci. Co ciekawe, oprócz gekonu znajdujący się bardziej na południe Dubrownik nie dał mi aż tak wiele atrakcji, ponieważ spotkałem tam już przeważnie to, co wcześniej widziałem. No ale musiałem wam pokazać tego patyczaka, gdyż czynisz nie jest on słodki i jeszcze ma takie inne, ciekawsze nawet kolory od tego patyczaka z Zadaru. Nie mogłem się oprzeć go wam pokazać, mimo że jest to ten sam prawdopodobnie gatunek. W Polsce występuje głównie w Pieninach, Sudetach czy w Kotlinie Sandomierskiej, ale na południu Europy ma się świetnie. Samiec strolnisia nadobnego zrobił na mnie wrażenie szczególnie swoim pięknym, czerwonym, niespotykanym u nas odwłokiem. Jeśli chodzi o gekony w Dubrowniku, to mimo, że nałaziłem się za nimi dużo i dużo się przez nie nawkurzałem, to udało mi się finalnie spotkać jednego osobnika i dokładając wszelkich do tego starań, zrobić jakiekolwiek ujęcia. Ale mimo to bardzo się cieszę. Przechodzimy już do Splitu, gdzie swoją obecnością zaszczycił mnie największy ze spotkanych w Chorwacji krab. To spotkanie tak bardzo mnie zainspirowało, że na swoje urodziny kupiłem sobie właśnie kraba. Może nie tego, gdyż nawet troszkę ładniejszego kraba tęczowego, ale mimo to ten krab mnie do tego zainspirował. Kraby obok gekonów były zwierzętami, na które w Chorwacji najbardziej liczyłem i najbardziej się na nie jarałem. No i finalnie, z czego jestem mega zadowolony, wszystko mi się w miarę udało. Przeczekałem na niego, paląc się na słońcu, ale finalnie udało mi się zrobić te nagrania, z którym również jestem bardzo, ale to bardzo zadowolony, bo oto właśnie bałkański wąż biczowy. Niejadowity gatunek węża spotykanego w południowej Europie. Niestety już po Chorwacji, ale czy na pewno niestety, w Polsce również mamy ciekawe owady. Oto zmrocznik gładysz. Uwielbiam robić to co roku. Obserwować wieczorem zawisające przy kwiatach zawisaki, a różowe zmroczniki gładysze to jedne z najpiękniejszych ciem w naszym kraju. Nie mogło ich się nie znaleźć na tej liście. Tuż przed moją chorobą salmonellą, która wyjęła mi tydzień z życia, udało mi się nagrać pokłonniki Kamila. Pierwszy raz w życiu ujrzałem te fascynujące motyle z rodziny rusałkowatych.
mimo że jadąc na tą wycieczkę przygotowywałem się na znalezienie jelonka rogacza, to te do szczęścia mi na razie wystarczyły. Ale nie mam w się jelonego rogacz, w przyszłym roku ci tak łatwo nie odpuszczę. A na miejscówę może wrócę, ale bardziej pod kątem pokłonników. Plany na różnorodne mieniaki w tym roku były obfite, ale finalnie udał się tylko jeden mieniak stróżnik, no ale mimo wszystko się udał. No i dlatego wstawiam go do tego nagrania. Sam jest mieniaka stróżnika, który w słońcu pięknie opalizuje na niebiesko. Motyl, którego możemy obserwować w czerwcu i lipcu, najchętniej ranem na leśnych drogach, gdy swoją żółtą ssawką spija sole mineralne z wilgotnej ziemi. W czerwcu udało mi się zaobserwować loty iskrzyków. Nie, nie są to świetliki. Samice świetlików świecą, siedząc na różnych roślinach. Natomiast u iskrzyków obie płcie mogą świecić w locie. No nie mówcie, że nie podjaralibyście się takimi zielonymi światełkami. A tu również z rozlewiska na Giszowcu przywieziona rusałka żałobnik. W odróżnieniu od pospolitych i mniejszych rusałki Pawi czy rusałki Admirał, rusałka żałobnik stroni od kwiatów. Jest zachwycająca dla mnie szczególnie dlatego, że w tamtym roku nie udało mi się jej dostrzec, a gdy tym roku ją zobaczyłem, no to tym bardziej to mnie cieszy. Szczególnie także przez to, że jest to jeden z największych krajowych motyli, no i jeden z najpiękniejszych. Troszkę kojarzy mi się z piękniejszym sułtankiem występującym na południu. Również z rozlewiska na Giszowcu przywieziony husarz władca. Mimo że ten samiec odwłoka czysto niebieskiego nie miał i natrudziłem się sporo z jego identyfikacją, to finalnie jestem bardzo zadowolony, gdyż na tą ważkę polowałem więcej niż w poprzednich latach, no i wreszcie mi się udało. Bardzo nadrodziłem się z polowaniem na husarza, dlatego że jest to wyjątkowo dobrze latająca ważka. Bardzo trudno ją pochwycić, a do tego najczęściej lata ona gdzieś daleko. Morze i larwy mrówkolwów, które kopią dołki w piasku, do których padają mrówki i one te mrówki jedzą, mają ciekawe strategie w trakcie polowania, ale dorosły mrówkolew jest naprawdę, ale to naprawdę piękny. Są co roku, ale co roku tak samo cieszą. Pasi koniki zielone. Ze względu na ich rozmiar i zachowania nie mogło ich zabraknąć w tym filmie. No i czas na chyba najważniejszy element dzisiejszego filmu. Modliszkę zwyczajną. Zieloną, piękną, bez skazy samicę modliszki zwyczajnej. Niegdyś modliszki w Polsce występowały tylko w okolicach Kotliny Sandomierskiej, ale wraz z ociepleniem klimatu zaczęły być one powszechne, przynajmniej tak piszą. Dla mnie modliszki to naprawdę ogromne rarytasy i bardzo się cieszę z tego spotkania. Bez modliszek polska fauna byłaby właściwie nie aż tak fajna jak jest, ale że modliszka jest pod ochroną, już odkładam ją na miejsce i życzę, abym jej dzieci spotkał tutaj znowu i nagrał o nich kolejny film w przyszłym roku. Spotkanie niespodziewane i krótkie, ale jakże zasługujące na wyróżnienie. Spotkanie z młodym, polującym prawdopodobnie na żaby lub małe ryby za skrońcem. Nagrywanie gadów telefonem jest trudne, ale gdy już takie nagranie się uda, to zostaje ona wryte w pamięci. Za skrońce maksymalnie mogą mierzyć 130-140 cm, zwykle 90. Ten osobnik jest jeszcze mały, ale mam nadzieję, że dorośnie i będę mógł obserwować tutaj w przyszłym roku. No i czas na najpiękniejszą dzisiejszą ważkę. Świtezianka dziewica. Samiec świtezianki dziewicy, który tak pięknie błyszczy się na niebiesko, że jest to po prostu niemożliwe. I gdybyście nie wiedzieli, że takie ważki w Polsce żyją, pewnie pomyślelibyście, że pochodzi on z Amazonii. Obserwowanie zawisaków to moja pasja, a tutaj jeden z największych polskich zawisaków. Zawisak powoliowiec, którego trąbka może osiągać aż 9 cm długości, a rozpięto skrzydeł dochodzić do 11 cm.
zawisak powolowiec może również latać z wyjątkowo szybką prędkością, a gdy porusza się w ciemności wśród kwiatów, jest praktycznie niczym widmo. Co roku pod koniec lata obserwuję powojowce i co roku tak samo bardzo lubię to robić. A z tą samicą żagnicy sinej wiąże się śmieszna historia, gdyż u swojej rodziny znalazłem ją w kurniku, gdy tam próbowała się uwolnić i zaplątała się w pajęczynę, z której ją uwolniłem, nagrałem, a później wypuściłem. Żagnica sina jest spokrewniona z husarzem władcą i należą do tej samej rodziny. Obydwie ważki są duże i bardzo zwinne w locie. No i ostatni dzisiejszy zwierzak, ropucha zielona. Gdy udawałem się w okolice hałdy, gdzie mieszka moja rodzina, liczyłem na jej spotkanie, ponieważ ropucha zielona jest najbardziej sucholubnym ze wszystkich polskich płazów. Prawdopodobnie szukała tutaj zimowiska. I to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że podobało wam się takie przypomnienie najciekawszych zwierząt i najciekawszych i najfajniejszych momentów w tym roku. Jeśli wam się podobało, to zostawcie wiadomo lajka, suba i piszcie komentarze. Hej!